Witam ze strony AlexW. Dzisiaj zrobimy sobie kolejny taki odcinek. Czyli otworzymy sobie kilka saszetek. Mam tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saszetek. Weźmiemy sobie z albumu pięciu piłkarzy z różnych drużyn. Pięciu piłkarzy z różnych drużyn. Czyli na przykład tutaj w tym przypadku weźmiemy sobie Messiego, Lewandowskiego, Ronaldo. Pierwszy Salah. Pierwszy Salah. I kładziemy na nim saszetkę. Kładziemy na Salahu saszetkę. Na Messi kładziemy saszetkę. Na Messi, obojętnie jaką saszetkę. Na Messi. Obojętnie jaką saszetkę też na Lewandowskim i Haalandzie. Bo tutaj teraz na Haalandzie jednak też. Sorry, że mnie tu nie widać, ale kładę na każdej karcie i zdobyjmy tu już. O, Mbappé. Mbappé. I Mbappé. I Mbappé. Czyli resztę właśnie tak zabieramy i zrobimy sobie za chwilę krótki unboxing. A więc pierwszy pojedynek. A więc, znaczy nie pojedynek. Tylko rzuty karne. Tak. Tu mamy klub Bayern. Czyli tu wykorzystuję karny Lewandowski. Tu wykorzystuję Haaland. Tu PSG. Tutaj Lewandowski. Haaland. Nie, Lewandowski, ale nie może być, bo Mbappé jest PSG, to nie będzie równo. Tu Ronaldo za Mbappé. O nie, Ronaldo nie chce coś tu wyjść nam. Jest. Cristiano Ronaldo. A więc bawimy się w rzuty karne. Rzuty karne. Na czym one polegają? Mamy tu Liverpool, mamy Paris Saint-Germain, mamy Bayern, mamy Borussia i mamy Manchester United. Każdy będzie strzelał. Każdy będzie strzelał po jednym karnym. Jak trafi jakąś swoją kartę, to trafia. A jak nie? No to nie. A więc strzela pierwszy Salah. Czy uda mi się strzelić? Zobaczymy. Czy Salah? Czy obroni? Ktoś tam. Tak, ktoś tam. Savic. Rodrigo, Militao, Onana i Cristiano Ronaldo. No niestety, ale to nie dla niego. Czyli nie trafił w Salah, czyli już odpadł. Drugi będzie Messi. Lionel Messi. PSG. Czy trafi PSG? Czy trafi kula dla PSG? Atletico Madrid line-up. Stefan De Vrij. Inter. Erling Haaland. No nie, wszystkie gwiazdy padają, tylko nie w tym. Nie w tym momencie. Akurat. Nie w odpowiednim momencie. Rogo Bayernu, już jak pamiętacie, było. Nie, nie pamiętacie, bo nie
ale było, bo sam teraz. No i Manchester United line-up, czyli Messi, Salah już odpadają z gry, a zostaje Lewandowski, Ronaldo i Haaland. A więc Lewandowski na koniec, Haaland. Haaland ze swoją Borussią. Pewnie nie będzie. Pewnie nie będzie, moi drodzy. Wow, to już będzie wygrana! Inter. Czalobach. Lorente. No i mamy pierwszy. Mahmoud Dahoud. Pierwszy, czyli jest Haaland, czyli karnego. A tak naprawdę jego drużyna, czyli Mahmoud Dahoud strzela gola i Gerard! Steven Gerard strzela... Nie, Rafael Guerreiro, co ja czytam? Erki Gerard. Dobra, nie. Rafael Guerreiro strzela drugiego karnego dla Haalanda, więc to już jest chyba wygrana. Ronaldo, Manchester United. Lewandowski widziano najciężej. Nie wiem. Lewandowski nie trafił żadnego. W ogóle nie wpadł jeszcze Bayern. Nie padło logo. Tutaj mamy teraz Ronaldo, nie? To tutaj widzę. Że nie będzie już. Czekajcie. Braithwaite, Barcelona. Logo Ajaxu. Ben Chiwell. Mazraki. I Jordi Alba. A więc Ronaldo bez punktu. A więc teraz Lewandowski będzie walczył z Haalandem, ale go nie pokona. Tak myślę, no bo tak będzie na pewno. Bo on dwa, on był już o trzy. To będzie dogrywka wtedy. Jak strzeli. Może... Już widzę, że nie będzie. No i teraz bym musiała wpaść trzy karty, żeby wygrać, ale nie wpadną. No już niestety mało szans. Teraz tu Lorente znowu wpada. No niestety! Nie, wygrał Haaland. Chelsea, Mendy, Eduardo Mendy. Liverpool. I logo Panini. A więc też bez punktu Lewandowski, a więc zwycięstwo jest Haaland. Haaland z dwoma naklejkami, którzy strzeli Dahoud i Guerreiro. A Haaland niech idzie do swoich przyjaciół i niech się bawią. Niech im pogratulują. Dobra, więc już koniec odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze kilka saszytek tu mam. Szkoda, że albumu nie mam. Może wam do uzupełniania albumu, bo albumu jeszcze nie mam. Tak jak co? Na razie. No tak jak co na teraz nie mam albumu, ale mam nadzieję, że będę miał niedługo. No będę miał, bo już sobie zamówiłem album, aby zrobić wam uzupełnianie albumu. Muszę pochować karty. Dobra. Koniec odcinka. Kilka naklejek jeszcze. Saszytek tu mamy, czyli 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 naklejek jeszcze będzie w tych saszytkach. Ale tu jest raz, to 2, 3, 4, 5, 6,
7. To jeszcze sobie jeden otworzę może. Timo Werner. Atletico de Madrid. Line-up z Realu. Line-up z Manchester United i Dzeko. A więc to już koniec tego odcinka. Zapraszam też na mój drugi kanał, Aleksio2022. Tam też będę nagrywał FIFA. Tam, na telewizorze, dobra. A więc ja się z wami żegnam się z wami. Siemka. Nie, czekajcie, to się tak robi.